Szanowni Państwo, redakcja portalu o historii EU zaprasza na kolejne spotkanie online w ramach cyklu otwartych, interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych. Tym razem będzie to dyskusja wokół książki Mariusza Mazura Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1944-1956 wydanej w roku 2020 nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Bellona. Powojenna partyzantka niepodległościowa wywołuje w Polsce żywe emocje. Spory o sens i ocenę działań zbrojnych toczą nie tylko historycy, ale też dziennikarze, politycy, miłośnicy historii. W PRL antykomunistycznych partyzantów określano mianem faszystów i bandytów. Dziś polityka historyczna rządzącej obecnie Polską Zjednoczonej Prawicy przedstawia ich jako bohaterów bez skazy, niemalże twórców niepodległej Polski, tych, którym historia przyznała rację. Problemowi powojennej partyzantki zbrojnej swoją najnowszą książkę poświęcił Mariusz Mazur. Poddał on wnikliwej analizie pamiętniki, wspomnienia i relacje uczestników tzw. drugiej konspiracji. Dzięki temu powstała pierwsza tak kompletna pozycja zawierająca portret zbiorowy uczestników powojennej partyzantki niepodległościowej. Jak stwierdził sam autor, jednym z jego głównych celów było dostrzeżenie człowieka uwikłanego wraz z jego skomplikowaniem, zaletami, słabościami. W dyskusji wokół książki udział biorą profesor Mariusz Mazur, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, profesor Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, dr Maciej Korkuć, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie, profesor Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Rozmowę poprowadzi dr Sławomir Poleszak, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie oraz portal o historię EU. Dyskusja odbędzie się 26 marca 2021 roku o godzinie 17. Transmisja będzie dostępna na profilach społecznościowych portalu o historii EU, Facebooku, Twitterze oraz na naszym kanale na YouTube. Jeszcze od czasów pamiętnego popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy tak dobrze, tak udanie nie sportretował tragicznych wyborów i losów antykomunistycznego podziemia w Polsce w latach 1945-56, jak uczynił to w swojej ostatniej książce profesor Mariusz Mazur. A jednocześnie nikt nie zrobił tak wiele, byśmy poznawczo wniknęli w ten ich świat, zarówno realny, jak i wyobrażony. Poznali ich złożoną historię, naznaczoną traumą zderzenia z dwoma totalitaryzmami, z którymi przyszło im walczyć. To, co jest wielkim pozytywem pracy Mariusza Mazura, to umiejętne połączenie dwóch perspektyw badawczych. Znanej z antropologii obserwacji uczestniczącej, z wykorzystaniem w narracji zachowanych relacji źródłowych oraz perspektywy drugiej, którą można nazwać psychologią historyczną, pozwalającej dotrzeć do zbiorowej mentalności, ale także zrozumieć na jej tle indywidualne decyzje. Przyznaję, że jestem pod ogromnym wrażeniem jakości tej wiedzy pozaźródłowej profesora Mazura i tego, jak potrafił ją wykorzystać. Nie ma w tej książce epatowania walką zbrojną. Nie ma tu miejsca na tanią hagiografię wyklętych. Ale jest za to prawda rzetelnego historyka, który ma świadomość odpowiedzialności za każdą zgłoszonych przez siebie tez. Lekcja historii, jaką dzięki Mariuszowi Mazurowi dostajemy, jest dojrzała i mądra.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów zorganizowanych przez nas debat i dyskusji. Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia naszego profilu na Facebooku. Redakcja portalu ohistorie.eu. Realizacja wideo i podcastu dr habilitowany Piotr Witek.